No niestety przerwało. W każdym razie chciałam się dokończyć przede wszystkim zapach złodziej róż, czyli Voleur de Rose. Według mnie jeden z najbardziej zjawiskowych zapachów marki L'Artisan. Będzie na pewno się pojawiał, pojawi się w filmiku na pewno o nietuzinkowych różach. Pojawi się w filmiku z przeglądem L'Artisanu, w rankingu L'Artisanów, w smutku, w nostalgii, w refleksji jesieni na pewno też. Ale wracając do meritum, Lithium, bardzo ładny zapach z różą, róża patchouli z pewnymi jeszcze dodatkami. Natomiast nie jest to dla mnie zapach jakiś niesamowicie ujmujący, nietuzinkowy i w ogóle. Zresztą i Sparta często polecana w takiej kategorii zjawiskowych róż, takich róż na sposób mroczno-orientalno-dziwny. Też mi niespecjalnie ujęła. Powiem tak, za dużo tych róż poznałam i zbyt duża jest wtórność, żeby po prostu tak to określać. Dla mnie w tej kategorii, no myślę, że króluje dosyć, jeżeli nie na pierwszym miejscu, to na pewno samej czołówce właśnie złodziej róż. Ale żeby ten filmik już nie był tylko dokończeniem, trochę w ogóle mi już chyba wysiada flash, nie wiem. W każdym bądź razie robiłam filmik z takimi przedtestami, o. Tych oto dwóch próbek, które też są na tej półce. To są zapachy marki niszowej Cacao Mecheri, Damascena oraz Osmanthus. Co muszę powiedzieć na temat tych zapachów, to muszę wspomnieć, że a propos Osmanthusa, takiego składnika, będzie osobny filmik o tej nucie. Bo to jest dosyć rzadka nuta, myślę, że warto ją omówić, ponieważ ona powinna się w określony sposób układać, a przeważnie się nie układa. I według mnie często ta nazwa Osmanthusa w nazwie perfum jest nadużywana. Dla mnie nie została nadużyta tylko w jednym zapachu, konkretnie niszowym, nie będę myślała się zdradzać w jakim. Natomiast w większości jest nadużywana. Zresztą tak samo jak w przypadku Cacao Mecheri jest nadużycie, ponieważ ten zapach nie jest typowo osmanthusowy. Osmanthus niezwyczuwalny, inne składniki, przede wszystkim tuberoza, jakby zdominowują wszelkie inne nuty, więc tak to właśnie w praktyce wychodzi. Ale tam były przedtesty, czyli takie właśnie testy, wąchanie z samplerków, jeszcze bez użycia nadgarstkowego, czy też globalnego, i miałam dać zdać relację dalszą, czyli wnioski, późniejsze efekty właśnie testowania. I mogę już to uczynić, muszę powiedzieć, że te moje przedtesty były... okazały się faktycznie miarodajne, to znaczy tak też właśnie odebrałam te zapachy. Osmanthus niesamowicie zbliżony do Deturanua. Momentami trochę ma takie przebłyski czegoś świeższego, natomiast bardzo podobne klimaty, takie słodko-tuberozowe, takie trochę tuberozowo-kokosowe, właśnie w stylu owego niszowego Deturanua, no, więc mi niestety nie wyostrzy. Jeżeli chodzi o Damascenę, słusznie skojarzyłam z porzeczkowym In Love Again i w Saint Laurent. Niesamowicie podobne klimaty, z tym, że nawet bardziej do Corres, czyli takie porzeczka, drzewo różane. Natomiast In Love Again jest dla mnie ciekawszym zapachem. Szczerze mówiąc, ładne zapachy, ale mają w sobie zbyt dużo wtórności, więc ostatecznie nie postanowiłam ich nabyć, nawet w tej promocji w Quality Micella. Powiem tak. Jeżeli chodzi o markę Cacao Mecheri, ja ją prawdopodobnie jeszcze omówię w jakimś filmiku tak ogólnie szerzej, wszystko co poznałam. Często bardzo ładne zapachy, ale często spora wtórność, bądź nie do końca mnie zadowalająca trwałość. Więc ostatecznie nigdy nie miałam żadnego flakonu tej marki, chociaż zapachy pojawiały się w mojej kolekcji, ale właśnie w mniejszych ilościach w postaci chociażby odlewek. No, tak to wyszło, że właśnie nie do końca po prostu trafiają do mojego serca. No, mają dla mnie jakieś pewne niedostatki takie właśnie perfumowe. Co jeszcze mogłabym omówić tutaj? Tak się zastanawiam. Chyba tyle, bo i tak średnia widoczność jest. Jeżeli chodzi o zapowiedzi... Mogę powiedzieć, póki co tak zdradzić, że pojawią się cztery nowe serie perfumowe, czyli nie, w zasadzie trzy nowe serie perfumowe, jedna nowa seria zapachowa, ale nie perfumowa. To się pojawi i na pewno w tym tygodniu pojawią się pierwsze odcinki tych nowych czterech serii, gdzie do jednej serii mnie zainspirowała właśnie jedna z widzek pewnym komentarzem, czy właśnie nie podjęłabym takiego wyzwania. Wyzwanie mi się bardzo spodobało, także można się spodziewać filmiku właśnie odnośnie tego zagadnienia. To chyba tyle. Z takich wcześniejszych, tak jak mówiłam, próbuję różne serie wznowić, ale po prostu trochę się nie wyrabiam z czasem. Mój zeszyt już ma około chyba 230 czy 240 pozycji na filmiki perfumowe głównie. No a wiadomo, no, taka ilość to nie wiem, nie potrzebowałabym mnie, żeby to faktycznie zrealizować. Już nie mówiąc o tym, że każdego dnia przychodzą mi nowe pomysły, albo mi samej, albo jakieś komentarze mnie do tego inspirują. Wasze komentarze oczywiście. Pamiętam, że... cały czas pamiętam oczywiście, że...
jeżeli chodzi o ranking tych perełek zapachowych. Nie podałam jeszcze numeru 2 i 1. To nie było zamierzone, ale po prostu przerwało mi nagrywanie. Dogram to oczywiście, to będzie jakoś w pierwszej kolejności. Rankingi perfumowe. Proponowałam ranking 11 zapachów. No niestety muszę przyznać, że nieszczególne jest zainteresowanie. Tylko dwie osoby się wypowiedziały. Myślałam, że będzie większe zainteresowanie, bo myślę, że ciekawa tematyka na filmiki. Może po tym filmiku będzie większe zainteresowanie. Na pewno w tych rankingach pojawią się właśnie te obiecywane tym osobom, czyli ranking zapachów mandarynkowych, ranking zapachów męskich, ranking zapachów owocowych. Te rankingi na pewno się pojawią. I ranking śliwkowy jeszcze obiecywałam wcześniej. No, jeszcze kilka innych, które obiecywałam. Na pewno będą. W sumie już większość mam zaplanowanych na tą pierwszą jedenastkę. Tylko jeszcze nie wiem niestety, kiedy uskutecznię to wyzwanie. To tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. A, oczywiście zawsze, jak jakieś robię właśnie testy, czy nie, dzienniczek perfumowy, czy właśnie użyłam, bardzo chętnie przeczytam w komentarzach, co wy właśnie użyłyście, albo jakieś wasze skojarzenia odnośnie danej nuty zapachowej, czy też jakieś ulubienie z danej marki. Takie komentarze zawsze mile widziane. Nie trzeba znać zapachu, żeby po prostu jakoś komentować filmiki. Zawsze te komentarze mogą po prostu tak bazować wokół, krążyć wokół danego tematu. Nie muszą być stricte związane z tematem filmiku. Dziękuję za uwagę.